158 odcinku Promyka Nadziei w rezydencji zjawi się policja. Suhejla zostanie w końcu aresztowana. Tymczasem Baher powoli zaczyna sobie coś przypominać. Sprawdź, co się wydarzy w 158 odcinku serialu Promyk Nadziei. Neslihan, Esin Sivangil, oznajmiła Suhejli, Hand Arisoy, że wszystko wie i że policja zaraz ją aresztuje. Tymczasem Ouzen, alias Durmus, musiał wrócić do domu, a matka od razu zaczęła szukać mu nowej dziewczyny. W 158 odcinku serialu Promyk Nadziei Neslihan oznajmia Suhejli, że zaraz przyjdzie po nią policja. Suhejla sprawia wrażenie skruszonej. Baher, Zebele Damlaguvenilir, przypomina sobie, jak było w domu Omera, Fatih Ayhan, w górach. Zjawia się policja z nakazem aresztowania Suhejli i Selmy, Duygu Gohan. Promyk Nadziei odcinek 158 w środę, 24 listopada 2021 roku o godzinie 17:15 w TVP2. Sprawdź.